Dzień dobry, moje nazwisko Radosław Czarnecki, ja reprezentuję telewizję Racjonalista TV. No, bo panu mam takie pytanie. 31 marca 2012 roku w krakowskiej Kuźnicy profesor Zygmunt Bauman miał znakomity wykład pod tytułem Czy przyszłość ma lewicę? Bo to wszystkich nas w jakim stopniu dotyczy. To jest pytanie, czy przyszłość ma lewicę i czy lewica ma przyszłość? I czy tak jest, chciałbym taką refleksję tylko zawrzeć, to co pan doktor powiedział. Czy nie za bardzo my jako lewicowcy postawiliśmy na to jedno słowo z oświecenia i z rewolucji francuskiej, na wolność? A zapomnieliśmy o równości i braterstwie. I to jeszcze wolność jest tym bardziej ograniczona, że jest to wolność tylko do przedsiębiorczości, a jeszcze a przede wszystkim jest wolnością do zakupów. I to tylko tyle.